Tomasz Romanowski, po walce i po wizycie najwidoczniej w szpitalu, rozumiem. Dzień dobry, witam wszystkich, tak, po wizycie w szpitalu. Na szczęście jakoś jeszcze wyglądam, wszystko jest okej. Bo okazało się, że nie jest jednak złamana noga, tak jak krzyczałeś z bólu, kiedy koledzy pomagali ci tutaj zejść. No, tylko wtedy jeszcze nie miałem ketanolu i nie miałem żadnych przeciwbólowych tabletek, ani żadnych płynów. Teraz te płyny zaczęły działać, na razie nie boli, ta noga nie jest złamana. Mówili, że coś tam jest spuchnięte, nadwyrężone, kość śródstopia, czy coś takiego. Jeszcze mózg mi nie doszedł do końca, także nie ogarniam tego, co tam się stało, ale ogólnie się zagoję, mam nadzieję, w tydzień, dwa już miałem nieraz taką kontuzję. Ale chyba udowodniłeś, skąd ksywa Szczena. Po raz kolejny. Dziękuję, naprawdę. No to jest wszystko, zawdzięczam tylko wszystko Berserker Team Stargard, Berserker Team Szczecin, no nie wiem, co tu dalej powiedzieć na ten temat. Czym sobie zasłużyłem na to upokorzenie w szatni? Nie, niczym, no po prostu, no wiem, że źle zrobiłem z wagą. Mam czasami z tym problem, no będę musiał jeszcze bardziej, no dobrze, że chociaż te kilo teraz zostało, półtora, no mam nadzieję, że teraz będzie lepiej jeszcze i oby nie było z tym problemu, bo nie chcę robić przykrości chłopakom z tym, który będę się bił, bo rozumiem, jakie to jest Daniel ból, dlatego nie, jak wstałem się z rana, ciężko mi było się podnieść, wiedziałem, że Daniel jest konkretnym zawodnikiem, dowiedział się później ode mnie o tej walce, ja powinienem być bardziej przygotowany do tej walki, nie on. No i tak, ja jestem sumiennym zawodnikiem, jestem chłopakiem z ulicy, także posługuję się zasadami. Bolało mnie to, poszedłem, usiadłem się do Daniela na obiedzie przed walką, powiedziałem przepraszam. Wiedziałem, że źle zrobiłem, po walce przyszedłem do szatni ze łzami w oczach, powiedziałem, że przepraszam naprawdę, Daniel. Mam nadzieję, że przyjmą przeprosiny i jeszcze raz, Daniel, cię przepraszam przy kamerze, żeby nie było. Czym Daniel najbardziej cię zaskoczył? Bo to jest, kurwa, gościu, który dzisiaj mi naprawdę dodał otuchę, bez kitu. Piątka mikrofonem. Czym Daniel najbardziej ci zaskoczył, bo ja też byłem przy tym obiedzie i słyszałem, jak rozmawialiście, próbowaliście przewidzieć, co Daniel zrobi. Z tego, co ja słyszałem, a z tego, co widziałem, to było co innego. Czyli spodziewaliśmy się, że Daniel będzie właśnie próbował, bo często jeździliśmy z trenerem Andrzejem Kościelskim i z trenerem Grzesiem Jakubowskim na obozy właśnie do Wałcza i tam mieliśmy okazję sparować ze sobą i z chłopakami z Ankosu i tam z Mad Bulls i tam ogólnie trzy ekipki zawsze się spotykały, nie? Także mieliśmy już do czynienia i myśleliśmy, że po prostu oni będą myśleli, że ja będę szedł na ura bura, żeby mnie podkręcić do tej wymiany i że później mnie sprowadzić, dlatego cały czas się baliśmy tego sprowadzenia. No raz tam nie udało mi się sprowadzić, jakoś to wykontrolowałem, no i... Dwie rzeczy właśnie, odnośnie sprowadzenia w trzeciej rundzie, Daniel, to był taki bardzo dziwny moment. W trzeciej rundzie Daniel próbował ciebie sprowadzić i tak jakby całkowicie opadł na ziemię, taki był całkowicie nie wiem, płaski. To było, widziałem jak opadł, nie wiem, co to się stało, ja go nie wiem, czy go wtedy trafiłem, nie wiem, czy w ogóle wtedy używałem jakiegoś czasu, naprawdę nie wiem, wiem, że poleciał na brzuch, na twarz, nie wiem, co się stało, tam podobno coś z barkiem, czy tam, nie wiem. Miał kiedyś problem jakiś z nerwem tam. Możliwe, nie wiem, naprawdę nie wiem, nie? Bardzo ładna walka, stąd dziękuję Danielowi za taką piękną walkę, że daliśmy, oby mi dalej dobrze szło i Danielowi tak samo życzę sukcesów. I na koniec przede wszystkim gratuluję świetnej walki i wygranej, ale powiedz właśnie, czy ty byłeś, kiedy ogłaszano decyzję, byłeś przekonany, że to ty? Raczej wiedziałem, że nie zrobiłem tej wagi wcześniej i myślałem, że może jakoś się potoczy to na nie moją korzyść, nie? Wiadomo, że waga nie ma nic do rzeczy do walki, no ale wiadomo jak to jest, nie? To nie jest jakieś tam UFC ani nie wiadomo co. Także trzeba się liczyć z wszystkim, nie? Wiedziałem, że wygrałem dwie rundy, byłem pewny, że wygrałem dwie rundy, trzecia może na remis, może przegrałem, nie wiem. Praktycznie walczyłem z Danielem i z nogą, bo od 40 sekundy, bo tylko dwa razy kopłem i po tym drugim kopnięciu niestety, nie? Już w pierwszej rundzie mówiłem swoim sekundantom, że no, do mojego brata, do Michała, że mam nogę rozwaloną, nie, że nie wiem, co to z tym będzie, nie mogę kopać, mówię, nie mogę chodzić. Jak skakałem, to było widać, że ta lewa noga, raczej czułem, ściąga mnie do ziemi, prawą mogłem sobie machać, a lewa mnie ściągała do ziemi przez ten ból, no i walczyłem z Danielem i z nogą. W każdym razie jesteś niezłym aktorem, bo ja nie poznałem, daję słowo, także gratuluję i podwójnie gratuluję. Tomasz, zobacz, po trzech ketanolach. Dziękuję bardzo. Okej, dziękuję. Hej.